No dzień dobry. Dziś spędzam dzień bardziej aktywnie, ponieważ jest piękna, słoneczna pogoda. A po treningu co? Wypadałoby coś wypić. Ale co by tu wypić? I to jest dobre pytanie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania dalej. A tu oczywiście Browariatka i Browariatka Vlog. Już jestem z Wami, także cóż, dzisiaj po tym wysiłku wypijemy sobie piwo z browaru karczewskiego Biegacz. Jest to Fruit Ale. Jeżeli jesteście ciekawi recenzji innego piwa z tego browaru, to pozostawiam Wam odnośnik do filmu. A jeśli chodzi o to piwo, jest to tak. Piwo rzemieślnicze górnej fermentacji, piwo z dodatkiem naturalnych owoców, to hit sezonu. Słodko-kwaśne mango i marakuja idealnie komponują się z orzeźwiającym aromatem amerykańskich chmieli. Już widzę, że to coś dla mnie, bo swojego czasu byłam wielką fanką piw kwaśnych, a to jest piwo kwaśne z dodatkiem słodkich owoców, więc jak najbardziej na dzisiejszą pogodę będzie się nadawać. Alkohol 4,5%, czyli do napicia się po treningu jak najbardziej, myślę, że będzie odpowiednie. I składniki to woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, pulpa z mango, pulpa z marakui, laktoza, chmiel oraz drożdże. Przepraszam, że się tak odganiam, ale jest tutaj naprawdę sporo komarów, także myślę, że za długo już tutaj nie zabawię. I co? Czytamy jeszcze na opakowaniu. Pasja może być sposobem na życie albo na oderwanie się od codzienności. Nam w browarze karczewskim pozwala zachować równowagę. Zachęcamy do odważnego realizowania swoich zainteresowań i dzielimy się doświadczeniami innych pasjonatów. Naszym zdaniem dobre piwo powinno iść w parze z dobrym jedzeniem. Zapraszam do obejrzenia wywiadu z Biegaczem i zapoznania się z daniami dobranymi do naszych piw na stronie. O, bardzo ciekawe. Również coś na ten temat powiem w kolejnym filmie, ponieważ będzie to film kontynuacja mojego ważenia piwa, czyli waży wariatka. Będzie to już w sumie zakończenie ważenia i następna będzie już tylko degustacja. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczycie. Jeżeli chodzi o następne ważenie, to zresztą jestem ciekawa, czy zgadniecie, jakie piwo mam zamiar uważać. Właściwie to już rozpoczęłam. Także będzie się działo. Jeżeli jest tu mowa o pasji, muszę przyznać, że zarówno piwo, jak i sport są moimi pasjami, zainteresowaniami. Pytanie, czy można to połączyć? No, wydawać by się mogło, że nie. Natomiast dlaczego? Dlaczego? Ja uważam, że jak najbardziej. To, że ktoś lubi wypić sobie dobre piwo, jeszcze nie oznacza, że nie może być sportowcem. No może nie do końca wyczynowym, ale dla samej pasji, przyjemności, czemu nie? Jedno nie wyklucza drugiego, więc dla mnie tutaj słowo pasja jest kluczowe. Okej. W takim razie kończę trening i za chwilę do Was wracam, ażeby tego cuda spróbować, bo jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Mango marakuja to takie, myślę, bardzo popularne owoce zeszłego roku, zeszłego lata. Jeżeli coś miało na etykiecie New England, DDH, Hazy, mango marakuja, to już był w ogóle sztos. Bo nie trzeba było nawet próbować, wiadomo będzie, że to jest sztos. Także pod tym hasłami się cechował rok 2019, a jak będzie w przypadku 2020, zobaczymy. Uciekam, bo za chwilę mnie zjedzą żywcem. No i witam ponownie. Także będziemy degustować sobie tego Biegacza, jak on tutaj nam się prezentuje. Czarny golas.
ale owocowo, kwaśnie i miło. Bardzo się zacnie nam tutaj prezentuje. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Próbujemy. Bardzo lekkie, subtelne, czuć troszkę posmak pszenicy, ale to dobrze. Dodaję takiej gładkości temu piwu. Owoce są mocno wyraźne, natomiast nie jest to takie przytłaczające, że poza tymi owocami nie czujemy piwa. Nie lubię takiej sytuacji, gdzie owoc w piwie jest tak dominujący, tak na pierwszym planie, że praktycznie nie czujemy już, jakbyśmy pili piwo, czujemy, jakbyśmy pili jakiś sok. No to nie, to nie jest ten efekt. To jest zdecydowanie bardziej subtelny efekt, więc dobrze, jak najbardziej się z tego cieszę. No więc piwo ma wszystko, co powinno mieć. Jest naprawdę bardzo dobre. Szczerze mówiąc, jest moim w tym momencie faworytem z browaru Karczewskiego. Chociaż innych piwa też serdecznie polecam. Zwłaszcza Pisarza. Pyszny stout, naprawdę. Ale to jest po prostu perfekto na lato. Dodam tak jeszcze, uchylę rąbka tajemnicy, że moje kolejne piwo będzie również bardzo letnie. Tak naprawdę jeszcze w pełni ono nie powstało, ale jeżeli jesteście ciekawi co nieco na ten temat, obserwujcie mnie koniecznie na Instagramie, bo tam nie dość, że jestem aktywna, to dodatkowo prowadzę na przykład ankiety, głosowania, coś więcej na temat mojego piwa, jak i innych rzeczy okołopiwnych. Zapraszam również oczywiście do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do udzielania się w komentarzach, gdyż każda opinia jest dla mnie ważna. Chcę, żebyście to wiedzieli. Także cóż, ja dopijam swoje piwo. Uciekam za chwilę do domu, ponieważ zrobiło się już dość zimno, a komary już pożarły mnie żywcem, także nic na to już nie poradzę. Życzę Wam miłego wieczoru, dobrej pogody oraz oczekujcie na kolejny film, bo będzie dość ciekawy chyba. Chyba ciekawy. A w każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi, co wyszło z mojego ważenia, pierwszego ważenia, to zapraszam do oglądania dalej, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeszcze raz zapraszam na Instagrama. I myślę, że to by było na tyle. Na zdrowie! Mucha. Wleciała mi mucha do piwa. Musisz się tam przykryć piwo. No tak. O. A pan co tu dzisiaj wyrabia? Relaks, tak? Lenistwo pełne. Zaraz idziemy do kompania. Nie wywiniesz się już. I nie udawaj, że nie słyszysz.